serdecznie na otwarciu barwnej wystawy w Galerii Art Nova. Witam lokalnych artystów, pedagogów, tych z Państwa, którzy są u nas po raz pierwszy. Witam Pana Mirosława Naszkierskiego, który wspiera nas tutaj medialnie. I przede wszystkim witam Panią Joannę Domagała, autorkę dzisiejszej wystawy. Witam serdecznie. Jesienny przełom znalazł odzwierciedlenie w nastrojowych pracach, w doskonałej realizacji Różu po 80. Prace potrafią przemycić pewne wartości, pewne myśli o człowieku. Jest tutaj pokazany człowiek i przede wszystkim głębia różnych zjawisk, które zachodzą w życiu i świecie osób starszych. Tutaj Pani Joanna chciała pokazać problemy, które pojawiają się w tak zwanej jesieni życia, jednak z drugiej strony pokazuje, że ta starość traktowana z szacunkiem potrafi być wyjątkowa. Artystka urodziła się na Warmii w pobliskim Braniewie. Ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Olsztynie, uzyskała tytuł plastyka, specjalność formy użytkowe, specjalizacja ceramika. Następnie kontynuowała naukę, porzuciła Warmię na rzecz Wielkopolski, gdzie ukończyła edukację artystyczną, pedagogikę sztuki, uzyskała dyplom w pracowni malarstwa u profesora Leśnika. Jak widać, ta droga artystyczna jest tutaj konsekwentna i jasno określona. Ścieżka edukacji pokazuje na konsekwencje realizacji planów, tych artystycznych zamierzeń. Jak Pani wspomina ten okres spędzony na uczelni, na studiach, wśród być może wielu autorytetów sztuki, rówieśników, którzy kierowali się tą sztuką? Jak tam te zdarzenia wpłynęły na Pani doświadczenie? Powiem tak, no to był dla mnie taki czas jeszcze poszukiwań. Ja na studiach jeszcze wciąż nie wiedziałam, co będę robić dalej, ponieważ malarstwo nie było czymś dla mnie najważniejszym na tym etapie. Urodziło się dopiero później w mojej głowie. Zawojowało moim umysłem, także na uczelni przede wszystkim jeszcze poszukiwałam, tak? No i przeżyłam niewątpliwie ciekawą przygodę w otoczeniu osób, które czują to, co ja, które rozumieją, co do nich mówię. To było dla mnie bardzo dobre, miłe doświadczenie. Sztuka, kierunek artystyczny pasjonował Panią od zawsze. Jednak kiedy tak naprawdę postanowiła Pani właśnie poświęcić swoje życie sztuce? Kiedy Pani zrozumiała, że sztuka to jest to, co Pani chce robić w życiu? No właśnie, tak jak Pani mówi, od zawsze mnie pasjonowała sztuka, ale nie malarstwo. Poszłam najpierw tak, do liceum plastycznego ze względu na miłość do rysunku. Rysunek po prostu był dla mnie wszystkim. Odkąd pamiętam, rysowałam codziennie dużo, bardzo dużo. Wszystko, co mnie otaczało, zwierzęta, postaci. Wiadomo, jeszcze to było bardzo nieumiejętne, to jeszcze było takie poszukiwanie. Ale dopiero w liceum pokochałam rzeźbę. To były takie stopniowe etapy z rysunku do rzeźby. Pokochałam rzeźbę, pokochałam glinę, gips. Drewno w pewnym stopniu też, drut, wszystko, z czego można było stworzyć pracę trójwymiarową. Poszłam dalej, dostałam się na Akademię Sztuk Pięknych do Poznania i tam też właśnie ze względu na rysunek i rzeźbę kształciłam się, tak? Ale miałam też to malarstwo, gdzieś z boku było malarstwo. Rysując, dużo rysując, rzeźbiąc, nauczyłam się warsztatu, wyćwiczyłam sobie oko i rękę, bo to jest bardzo ważne, żeby umieć postrzegać, żeby umieć to potem wszystko zlepić w całość. Więc miałam już taki warsztat, już miałam taki pewien fach w ręku. I dopiero na czwartym roku studiów, czyli bardzo późno, obudziła się we mnie chęć czegoś nowego, chęć poszukiwania nowej przygody z kolorami. Dopiero na czwartym roku studiów. Także ja do tego momentu nie lubiłam malarstwa, lecz to może trochę brzmi dziwnie, ale dopiero takie dwie przełomowe prace, wręcz surrealistyczne, obudziły mnie to pragnienie malowania. Bardzo późno. Także na piątym roku odnalazłam już swój styl, już wiedziałam, czego chcę, w którym kierunku mam podążać. Czyli obok malarstwa, tak jak Pani tutaj wspomniała, pojawia się wiele takich form artystycznych, można powiedzieć nawet rzemieślniczych, tak? Bo jak rysunek, rzeźba, też ceramika, fotografia. Tak.
Jest tego bardzo dużo z uwagi właśnie na wiele tych zainteresowań artystycznych w tym momencie, który właśnie, czy jest jakaś dziedzina, która przeważa w Pani życiu? Czy najbardziej adekwatnym właśnie środkiem wyrazu jest teraz malarstwo, czy może to jest właśnie coś innego? Tak jak mówiłam, to się zmieniało, to właśnie wraz z rozwojem, moim rozwojem osobistym w tym kierunku zmieniało się. Najpierw był rysunek, potem była rzeźba, potem była rzeźba, rysunek, równocześnie malarstwo zawsze było na boku, a teraz tylko i wyłącznie malarstwo. Ja już dawno nie rysowałam, dawno nie rzeźbiłam. Ja teraz tylko myślę o tym, żeby wreszcie znaleźć odrobinę czasu, żeby malować. Już tylko o tym myślę. Także teraz to jest dla mnie najważniejsze. Róż po 80 pokazuje nam tutaj taką tematykę wieku seniorów, wieku osób starszych. Są w cyklu przedstawieni właśnie ludzie po 80 roku życia i tytułowy róż. Skąd w ogóle pomysł na taką wystawę? Czy jest to na podstawie jakichś takich doświadczeń życiowych? Czy są tutaj przedstawione jakieś osoby bliskie Pani sercu, znajomi, rzeczywiste postaci? Czy wręcz przeciwnie, jest to właśnie ktoś nieznany, ktoś, jakieś wyobrażenia ludzi? Czy była jakaś sytuacja, która jakby nasunęła ten projekt Pani? W jakich okolicznościach w ogóle powstał róż? Ze mną jest tak, że po prostu się któregoś dnia budzę i ja mam pomysł. Czyli to jest wszystko tak, chodzi nagle, tak jak przychodzi burza. Nagle chcę namalować ludzi starszych i nagle widzę w jakich kolorach, tak? To nie musiałam poszukiwać, nie musiałam w ogóle się zastanawiać. Po prostu któregoś dnia postanowiłam, że będą to ludzie starsi. A żeby namalować starszych ludzi, postanowiłam, żeby to był tylko i wyłącznie kolor radosne, żeby to były kolory radosne i dużo różu, tak? Także to przychodzi nagle. W tym przypadku. W sztuce nie tylko chodzi o piękno, ale i o cały teatr gestów. Można powiedzieć, że ta wystawa właśnie przemyca pewnego rodzaju wartości, jest jakby skrótem myślowym, przenośnią. Co chciała Pani właśnie nam przekazać, zestawiając ten róż z osobami właśnie w starszym wieku? Tak, ludzie w starszym wieku są często niezauważani, niedostrzegani, nie wychodzą z domu z wielu przyczyn, na przykład nie mogą, bo są może niepełnosprawni, czasami się obawiają dzisiejszego pędu życia, a być może po prostu czują się niepotrzebni, bo tak jest często u ludzi starszych. I teraz tak, dlaczego zestawienie różu? Chodzi o to, że jeżeli ja takiego człowieka starszego pokażę w zupełnie innych kolorach, bo ludziom starszym przypisuje się kolor szary, który symbolizuje zmęczenie i wiek. I ja chciałabym przełamać ten stereotyp i ludzi starszych ubieram w kolory radosne, bo mimo tego, że są zmęczeni, są często być może schorowani bardziej niż człowiek młody, oni w sobie, w środku mają taką pogodę ducha, są młodzi. I tą młodość wewnętrzną chciałam poprzez te kolory pokazać. Czy idąc tropami historii własnych dni, często napotyka Pani właśnie na ślady różu po 80, zarówno tego dobrego oblicza, kiedy ta starość jest radosna, przyjazna i tego, można powiedzieć, dramatu starości, kiedy ten człowiek jest właśnie schorowany, czuje się samotny, opuszczony, jest tam brak zrozumienia. Czy często właśnie się Pani taka sytuacja zdarza? Często spotykam ludzi właśnie starszych, którzy czują się niepotrzebni, którym właśnie taki róż po 80 na pewno pomógłby w jakimś sensie troszeczkę emocjonalnie, psychicznie podbudować się. Też często spotykam ludzi wręcz przeciwnie, bardzo pogodnych i ja po prostu widzę ich w tych kolorach, jeżeli chciałam takiego człowieka namalować. I tylko ze względu na to, że ten cykl jest już zamknięty, już ich nie maluję, ale widzę właśnie w wielu ludziach taką pogodę ducha i fajnie by się wpisywali w moje obrazy. I jeszcze chciałabym wspomnieć, że ten róż po 80, mimo że powstał już kilka lat temu, cały czas gdzieś jeszcze siedzi we mnie, tkwi we mnie. I wzięłam kiedyś udział w konkursie na portret Fryderyka Chopina. Jak wiadomo, Chopin już, no dawno już nie żyje. I jak namalować Chopina, którego nikt nigdy nie widział? I no wiadomo, są tylko dwa zdjęcia z życia Chopina, niekoniecznie ostre. Ja też sobie wyobraziłam Fryderyka Chopina w takich barwach, w różu po 80 i jest właśnie pokazany tak radośnie, z takim różem, po to, żeby go zauważono, żeby go tak fajnie wyeksponować, tak ciekawie. Czy zestawienie różu właśnie z osobami starszymi jest dozwolone w życiu? Jak to się właśnie ma do realnego świata? Czy raczej powinno się tego zaniechać? No właśnie, to jest taki plan do nas wszystkich.
Czy zestawienie różu z wiekiem 80-letnim, czy to jest jeszcze dozwolone, tak? No mówimy, że to nie pasuje, że nie wymaga. To już też zależy od naszego sposobu myślenia. Ja bym chciała znowu powiedzieć, że przełamuję ten stereotyp. Uważam, że jak najbardziej róż w tym wieku jest adekwatny, pasuje i jak najbardziej tak, pobudzający, taki energetyczny. Tutaj chciałabym jeszcze zadać jedno pytanie odnośnie tego, co dzieje się na obrazach. Dlaczego na niektórych właśnie z nich róż spływa na osoby z góry, stanowi część otoczenia, część garderoby? Czy ma to jakieś znaczenie? Tak, właśnie, tak jak pani mówi, tutaj tak, róż jest wpisany w tło, częściowo wchodzi właśnie w garderobę, w dłonie, tak. Tutaj widzimy róż, znajduje się na podłodze, też gdzieś tam wgryza się w to ogólnie. Tutaj widzimy róż na garderobie i można by tak opowiadać, dlaczego róż jest inny, nawet odcienie różu są inne, tak? Tu mamy taki troszeczkę bardziej złamany, tam bardziej czysty, prawda? To jest inne, dlatego że róż jest inny, ponieważ życie każdego z nas jest inne. Każdy tą różowość odczuwa inaczej. Każdy z nas jest inny, dlatego też taki zabieg. Starość jest wpisana tutaj w nasze społeczeństwo. Już mówiliśmy, że potrafi być piękna, potrafi przezwyciężać też wiele trudności. A czy w ogóle jest potrzebna? No właśnie, czy starość jest potrzebna? Często mówimy, że starość Panu Bogu się nie udała, tak? Często to słyszymy w ustach ludzi młodszych, nawet u ludzi starszych. I ja uważam, że jak najbardziej się udała i jest potrzebna. Ona uczy nas pokory. Nas młodszych uczy pokory, uczy pochylenia się nad drugim człowiekiem, uczy miłości do drugiego człowieka, także jak najbardziej tak jest potrzebna. Młodość przecież jest takim krótkim etapem. Najpierw jest dzieciństwo, potem jest ten krótki okres dojrzewania, bardzo krótka, chyba najkrótsza młodość, no i ten wiek już coraz starszy, także myślę, że starość jest potrzebna. Mass media nas tak z każdej strony degradują tym, że młodość tylko młodość, a ja uważam, że nie, że młodości jest tak niewiele, żeby propagować tą starość, żeby ją reklamować. Jak mówi sentencja Jana Pawła II, artysta osiąga swój cel, czyli piękno w dziele artystycznym, niewiernie, lecz czynnie, poprzez czynne poszukiwania tego piękna. Ja życzę Pani, aby te poszukiwania nigdy nie ustawały. Życzę realizacji wielu takich właśnie więcej, tak? Fajnych, bardzo ciekawych projektów. Dziękuję za przedstawienie tutaj nam różu po 80-tce, różu w jesieni życia. Myślę, że zostały tu przybliżone zjawiska, które są oczywiste, aczkolwiek często niedostrzegalne. Tak. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. A Państwa zapraszam do oglądania wystawy, do wpisania się do pamiątkowej kroniki i życzę miłego odbioru prac. Dziękuję bardzo.